Kiedy Q&A na kanale? Zapraszam! Moi drodzy, powiem wam jedną wadę. Pamiętacie, jak ścięłam sobie tą grzywkę? Na pewno pamiętacie. Wszystko spoko, tylko teraz jak zakładam takie very, very cute opaseczki. Dlaczego jestem w dolnej części kadru, halo? Teraz jak nakładam takie słodkie opaski, to sterczą mi takie oto... No właśnie. Tak więc, hejka, z tej strony Lykosia i witam was w kolejnym... O nie! W kolejnym filmiku na moim kanale. Tak jak obiecywałam, jest to Q&A i jest to Q&A z pytań z Instagrama. Chyba są w porządku. Tak więc, słuchajcie, zapraszam. Mamy trzeci dzień kwarantanny, ja się bawię świetnie, zaczęłam się szykować już do matury z matmy, więc możecie być ze mnie bardzo dumni. I słuchajcie, tak jak już zdążyłam powiedzieć, będę odpowiadać na pytania z Instagrama. Jeżeli nie macie mnie jeszcze na Instagramie, to serdecznie was zapraszam, Lykosia. Planuję poprowadzić tam niedługo live'a, o którym na pewno będę was informować, żeby was mógł być tam jak najwięcej. A na razie zaczynamy. Tak więc otwieram pierwsze okienko. Co się bardziej opłaca wziąć na obóz? Zwykły plecak, tak jak do szkoły, czy litrowy plecak? No to powiem tak, każdy kto weźmie zwykły plecak i się da radę w niego spakować na miesięczny obóz, to ja osobiście pojadę się z nim spotkać i osobiście uścisnę mu dłoń, ponieważ dla mnie to jest absolutnie niemożliwe, żeby spakować się w taki zwykły szkolny plecak. I litrowy plecak to też będzie za mało, co najmniej 50 litrów. 25 też są takie, ale ja 25-litrowe to też sobie nie wyobrażam spakować się w tak mały plecak na tak długi obóz. Ulubiona piosenka harcerska? Zostanie tyle gór chyba, nawet na pewno. Czemu nie czarny? Bo nie biały. Można używać telefon na obozie. Tak naprawdę, czy można używać telefonów, czy nie, to wszystko i wyłącznie zależy tylko od kadry, z którą jesteście na obozie. Na przykład u mnie na obozach, owszem, można, ale nie cały czas. Telefony są zabierane, oddawane na przerwie poobiednie, a jak harcerka nie ma ze sobą telefonu, bo na przykład jest młodsza, nie posiada takowego, to może korzystać jak najbardziej z telefonów kadry. Czy kojarzysz drużynę harcerek z zielonymi spódnicami i co sądzisz? No więc, oczywiście, że kojarzę. Oczywiście, że kojarzę. Widziałam je na zlocie, osobiście nie rozmawiałam. I uważam, że to jest fantastyczny sposób, żeby się wyróżnić. Kiedyś, dawno temu marzyłam o tym, żeby założyć drużynę w ZHL-że, która miałaby spodnie bojówki. Ciemnoszare. Propsy. Tak, wyróżniajcie się, to jest spoko. Jakie masz dalsze plany na harcerstwo? Więc, odpowiadając też na kolejne pytania, odeszłam z wiosny, czyli z drużyny, w której byłam do tej pory przyboczną, tylko po to, żeby szykować się mentalnie, ale i też tak zasadniczo do kolejnych funkcji, które kiedyś chciałabym pełnić. Nawet jeżeli to nie byłaby funkcja drużynowej, to na pewno chciałabym działać w pionie wędrowniczym albo czymś takim, więc tak, takie są moje plany na harcerstwo i właśnie dlatego odeszłam z wiosny. No i tak jak tutaj było też pytanie, od razu nawiązując do poprzedniej odpowiedzi, jakbyś miała założyć nową drużynę, pion do wyboru, to jakby się nazywała i tym podobne, jakie byłyby chusty? No to ja, jako miłośnik mojego szczepu 1-4-5, to oczywiście, że byłyby to czarno-czerwone 1-4-5, to by była albo drużyna harcerska, albo wędrownicza, tak. Bo wiem, że do zuchów nie miałabym cierpliwości i naprawdę podziwiam wszystkich zuchmistrzów. I drużynowe drużynowych, i przyboczne przybocznych, i kwatermistrzów, i w ogóle wszystkich, którzy opiekują się zuchami, robicie super robotę, naprawdę. Masz może na sprzedanie makaron, ryż lub papier toaletowy? Wiecie co, to trochę niebezpieczne kupować w tych czasach makaron, bo jest z Włoch, ryż, bo jest z Chin, a papier toaletowy to... Gdzie planujesz iść na studia? No to, jak się dostanę, to chciałabym studiować historię sztuki na UW. Cieszysz się z powodu dwutygodniowego wolnego od szkoły? Z jednej strony tak, ponieważ będę mogła skupić się na rzeczach, które faktycznie do matury potrzebuję, czyli na przykład chwilowo olać takie przedmioty, z których nie mam żadnych egzaminów, jak hiszpański czy przyroda, a zarazem nie, ponieważ bardzo tęsknię za ludźmi ze szkoły, bardzo się kochamy w klasie, że tak to nazwę. Nie mogę się doczekać już, aż wrócę do szkoły. Myślisz, że mogą odwołać obozy harcerskie z powodu koronawirusa? Ja uważam, że zrobienie w tym momencie takiego mini obozu harcerskiego to by było coś mistrzowskiego, żeby odizolować konkretną grupę ludzi od wirusa, więc jakby odwołali obozy harcerskie z powodu jakiegoś tam wirusa. No, moim zdaniem to by było totalnie bez sensu. No, ale sądzę, że nie odwołają. Ile masz wzrostu?
1,58 m. Jestem bardzo mała. Czy boisz się biwaków? Stres i te sprawy? Raczej nie, raczej się nie boję. Jeżeli o to chodzi, raczej zawsze stresowałam się o to, czy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i czy dziewczynom będzie się podobać, słuchajcie. Ale żeby się bać, to... Czy boisz się koronawirusa? Nie. Ale zdaję sobie sprawę, że trzeba uważać. Zwłaszcza na bliźnich. Jakie masz sprawności? Mam ich znacznie... Znacznie za dużo. Mam ich dużo za dużo, żeby wymieniać, ale na pewno mam takie sprawności jak Polianna, lekka stopa, co tam jeszcze? Jakiś mam operatorkę wideo na przykład, takie śmieszne rzeczy. Czy twoim zdaniem 13 lat to nie jest zbyt późno na dołączenie do drużyny harcerskiej? Nie, moi drodzy, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć udzielać się w harcerstwie. Jak masz 13 lat, to świetnie, dołączaj do drużyny, to jest czas dla ciebie. Nie bój się, że jest za późno, bo nie jest absolutnie za późno. 13 lat to jest po prostu mua, żeby dołączyć do drużyny. Działaj, dajesz! Ja będę trzymać za ciebie kciuki, pa. Chodzisz do liceum czy technikum? Jaki profil? Chodzę do liceum na profil humanistyczny, dokładniej historia, historia sztuki, angielski. Od ilu lat jesteś w ZHR i kiedy chciałabyś odejść? Na razie nie planuję odchodzenia i nie myślę nawet o tym za bardzo. W ZHR-ze jestem od 9 lat. Czemu tak rzadko filmy? Filmy tak rzadko ze względu na to, że szykuję się do matury i widzowie, którzy oglądają mnie trochę dłużej, dobrze o tym wiedzą, bo już kilkakrotnie w swoich filmach mówiłam, że będą one rzadziej ze względu na maturę właśnie, słuchajcie. I na to, że naprawdę chcę, żeby mi dobrze poszło, bo zależy mi na tym, żebym mogła się uczyć dalej. Twoje hobby? Moje hobby to jest film, fotografia, malarstwo i ogólnie sztuka w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Jaki masz stopień? Jestem wędrowniczką, która szykuje się do otwarcia HR-ki. Wiesz może od ilu lat można zostać drużynową gromady zuchowej? Słuchajcie, to wszystko zależy od tego, czy macie porobione kursy, pokończone oraz czy jest taka potrzeba, żeby zmieniać drużynową. Najlepiej jakby drużynowa była pełnoletnia, ale znam takie przypadki, gdzie drużynową była 16-latka i miała ona wtedy, słuchajcie, opiekunkę drużyny, starszą harcerkę, która po prostu pilnowała, żeby drużyna funkcjonowała, gromada w tym wypadku, funkcjonowała dobrze, żeby zbiórki i gromady się odbywały regularnie i tak dalej, i tak dalej. Jak można przejść do zuchów? Chodzi o kadrę. Słuchajcie, tutaj jeżeli chcecie zacząć działać w pionie zuchowym, to sądzę, że wszystko jest do ugadania z kadrą drużyny, do której aktualnie należycie oraz kadrą gromady, do której chcecie przejść. Ile osób liczy twój chłopiec szczep drużyna? Drużyna wiosna chyba 30 osób liczy w tym momencie, nie jestem pewna. Szczep w pewnym momencie na obozie naszym szczepu było 145 osób, ale wydaje mi się, że jakby wziąć nas wszystkich do kupy łącznie, to byłoby nas 200 osób, a chłopiec? Nie wiem. Tak więc jakie plany na te 2 tygodnie wolnego? No to chcę się wziąć trochę za YouTube'a, skoro mam czas wolny, oraz od razu odpowiem na drugie pytanie, jak przygotowania do maturki? Przygotowania do maturki idą świetnie. Czuję się przygotowana, już się mniej boję, jest dobrze, jest super. Pewno stres złapie mnie tuż przed salą. A jak ja się stresuję, to chce mi się siku. No, będzie śmiesznie. Kiedy wleci kolejny EKZ? Kolejny EKZ wleci, jak uda mi się opracować dokładnie ten odcinek, bo ja nie nagrywam ich o tak, tylko ja każdy odcinek staram się przemyśleć, żeby był naprawdę przydatny dla was, praktyczny oraz w miarę zabawny. Tak więc nie wiem, kiedy wleci, mam nadzieję, że niedługo. Chciałabym niedługo otworzyć próbę na krzyż. Jakieś rady? Przede wszystkim musisz te zadania na próbę uzgodnić ze swoją opiekunką stopnia i jeżeli ci one nie pasują, to powiedzieć jej o tym. Jeżeli ci pasują, też powiedzieć. Jeżeli w trakcie próby zaczniesz zauważać, że jakieś zadanie jest bez sensu, też powiedzieć. Czyli jednym słowem, na bieżąco współpracować z opiekunką stopnia, w tym przypadku tak, próby na krzyż, na pewno uda ci się zdobyć ten krzyż, nie martw się. Tak więc jak widzicie, już odłożyłam telefon, to oznacza, że na wszystkie pytania w miarę odpowiedziałam. Nie odpowiadałam po kolei na każde pytanie, bo wiele z nich się powtarzało. Łącznie tych pytań było prawie 120, słuchajcie. I wiele z nich to było tak, jak się spodziewałam, czyli dlaczego odeszłam z wiosny i jakie są plany dalsze na przygodę harcerską. A wy za to możecie mi teraz napisać, czy chcielibyście live'a na Instagramie, o czym miałby on być. Mój kot chyba drapie framugi. I tak samo wy możecie mi pisać, czy boicie się koronawirusa, jak dajecie radę. Ja chętnie, ja czytam każde komentarze, o ile nadążam, bo jest was coraz więcej i słuchajcie, dziękuję za 3000 subskrybentów, dla mnie to jest dużo, bo nigdy nie spodziewałam się, że będzie was aż tyle.
A na razie mówię wam, żebyście się trzymali w zdrowiu, uśmiechajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już niedługo się pojawi na kanale. I cześć!